Dzień dobry, Bartosz Stawicki, dom maklerski TMS Brokers. W bardzo ważny tydzień dla rynków finansowych kurs euro/PLN wchodzi minimalnie poniżej poziomu 4,30, a dokładnie na poziomie 4,28. Kurs euro/USD kształtuje się w okolicach 1,30-30, co oznacza, że euro/dolar cały czas krąży wokół 200-sesyjnej średniej ruchomej. Cena uncji złota wynosi w poniedziałkowy poranek około 1400 dolarów. W tym tygodniu najważniejsze będą dane i informacje napływające z amerykańskiej gospodarki i to one będą dominującym czynnikiem wyznaczającym kierunek notowań w przypadku głównych par walutowych. Warto zauważyć, że już dzisiaj poznamy odczyt bardzo ważnego indeksu ISM dla przemysłu, ważnym wskaźnikiem, czy też dobrą wróżbą przed dzisiejszą publikacją. Jest ostatni odczyt Chicago PMI, indeks mocno wzrósł, co sugeruje, że podobnie będzie również w przypadku ISM-u dla przemysłu. W dalszej części tygodnia inwestorzy zwracać będą szczególną uwagę na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Uważamy, że w Radzie Prezesów nie ukształtuje się jeszcze konsensus, który będzie w stanie ustalić stopę depozytową na poziomie ujemnym, natomiast na pewno bank centralny zrobi poważny krok w kierunku takiego rozwiązania. Będzie miało miejsce również posiedzenie rodzimej Rady Polityki Pieniężnej. Uważamy, że RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Warto również czekać na sam koniec tygodnia, który przyniesie chyba najważniejsze rozstrzygnięcia, a będzie nimi oczywiście cała seria publikacji obrazujących kondycję amerykańskiego rynku pracy. Można więc zatem spodziewać się, że zarówno pierwsza część dzisiejszej sesji europejskiej, jak również sesje wtorkowa i środowa na rynkach międzynarodowych będą dosyć spokojne. Inwestorzy będą oczekiwać na rozstrzygnięcia, które będą zapadać w drugiej części tygodnia. Dziękuję za uwagę.